Jesteśmy w siedzibie Akademii Bilardowej Rokietnica, Radek Babica. I kilka dni temu odbył się pierwszy zjazd ekstraklasy bilardowej. Akademia Bilardowa Rokietnica rozegrała 3 mecze. Radku, czy zadowolony z postawy swojego zespołu jesteś? No, ostateczny wynik, patrząc na to, że wygraliśmy 2 mecze, a 1 przegraliśmy, no to jest, można powiedzieć, zadowalający. Taki plan minimum dla naszego zespołu. Ale powiem szczerze, że dawno nie przeżywałem takiego roller coastera, jaki tam mieliśmy w trakcie tego zjazdu, bo pierwszy mecz niby wygrany, ale powiedzmy, że i gładko, ale taką grą, powiedzmy, nie do końca zadowalającą. No ale zwycięstwo było, cieszyło, wygraliśmy z Green Clubem Gdańsk. Drugi mecz graliśmy z Sokółką, z którą zawsze mamy zacięty bój, no i tutaj no było blisko zwycięstwa, ale no zagraliśmy słabo, powiem szczerze, że poniżej oczekiwań, no i załamanie. No i na szczęście wygranie na koniec też z Krakowem, który też bardzo dobry zespół. No tutaj już lepsza gra, no i zwycięstwo z dobrym zespołem, no to reasumując, ten plan minimum wykonany, czyli zadowolenie. Początek sezonu zatem całkiem udany. Co w najbliższym czasie czeka Ciebie przede wszystkim? Jaki start? No w sumie najpierw będzie Grand Prix Polski w Łodzi. Tam widziałem, że na liście startowej jest bardzo dużo osób, więc zapowiada się ciekawy turniej. No, bo o ile się nie mylę, to już jest chyba 150 osób na liście startowej, także ciekawe zawody. Krótko po tym Puchar Europy, pierwszy w tym roku w Estonii, tam to będzie w środku lutego, a pod koniec lutego jedziemy na Mistrzostwa Świata do Las Vegas, to będą Mistrzostwa Świata w 10 mil. No i później Mistrzostwa Świata 9 mil czekają w Wielkiej Brytanii. No to zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Tam jeszcze spotów tak oficjalnie nie otrzymaliśmy, tak jak to ma miejsce w 10 mil, gdzie ja już, powiedzmy, zaproszenie mam. Miejsce w tych najlepszych, w tym stage 2, tam gdzie już 128 tylko gra, tam jestem, a w tym 9 mil, no to zobaczymy, bo tam różne rzeczy się dzieją. Nie wiem, czy będziemy mogli grać, czy nie, bo to będzie turniej meczumowy, ale jakiś ma być też wspólny z WPA. No i zobaczymy, ile tych miejsc tak naprawdę dostanie Europa.